Cześć Wam. W dzisiejszym odcinku nie będzie naprawy sprzętu klienta, natomiast będę naprawiał swój własny sprzęt. Kupiłem jakoś niedawno laptopa, laptop jako uszkodzony, można powiedzieć. Jest to laptop MSI, zobaczcie jak on ogólnie tutaj wygląda. Model PS4208M, całkiem taki ciekawy laptop. I piątka 8 generacji, dysk SSD 250 chyba giga, 8 giga RAMu. Ogólnie wygląda całkiem znośnie. Tutaj delikatna jakaś wgniotka. Matryca w ładnym stanie. Klapa. Tutaj może jakieś delikatne ryski. Ale powiem Wam, nie jest źle. Tak wygląda z tej strony. Tutaj jak widzicie, była plomba gwarancyjna. Tej plomby już nie ma. W takim stanie po prostu kupiłem laptopa. Już Wam mówię, co z tym laptopem się dzieje. Ogólnie laptop działa. Jest w pełni praktycznie działający laptop. Zobaczcie, uruchamiam. Nawet udało mi się zainstalować na nim system. Proszę bardzo. Jeszcze system nie jest do końca skonfigurowany, ale zobaczcie. Laptop się uruchamia. Tutaj wszystko praktycznie działa. Ale jaki jest problem z tym laptopem? No, oczywiście nie działa touchpad. To jest tak naprawdę jedyny problem z tym laptopem. Poczekajcie, wyłączę sobie teraz w takim razie tutaj laptopa. No, normalnie tutaj wszystko działa. Klawisze działają, podświetlenie nawet działa. Podświetlona klawiatura, więc no taki fajny laptop. Laptop oczywiście sobie wyłączę. Zobaczcie, jaka jest historia ogólnie tego laptopa. W tej chwili odpięty jest ponoć touchpad. Laptop z podłączonym touchpadem niestety już się nie chce uruchomić. I w takim właśnie kupiłem go stanie. Jesteście ciekawi, ile dałem za ten laptop? Można powiedzieć coś koło 500 zł. Ten laptop właśnie tyle mi kosztował. Jest oczywiście do tego oryginalny zasilacz. Konfiguracja, tak jak wcześniej powiedziałem, czyli i5, 8 generacja, dysk SSD M2 256 GB, 8 GB RAMu. Te laptopy wychodziły również z dedykowanymi grafikami. Chyba MSI stworzyło taką serię dla twórców, no coś podobnego. Ten akurat laptop nie ma dedykowanej karty graficznej. No i nawet w sumie lepiej. Mam nadzieję, że uda się go naprawić. I teraz co tutaj mogło się ogólnie zadziać z tym laptopem? Skoro z podłączonym touchpadem niestety laptop nie chce się uruchomić. Dwie opcje. Albo uszkodzony jest touchpad, który powiedzmy, nie wiem, powoduje zwarcie. Druga opcja, uszkodzona taśma touchpada. Trzecia opcja, uszkodzenie jakieś na płycie głównej. Tutaj winowajcą może być oczywiście układ KBC. Niestety zgooglowałem sobie oczywiście model tego laptopa, model płyty głównej. Nie ma w Polsce dostępnego układu KBC. Jest to układ NE w technologii już BGA, dostępny jedynie w Chinach, więc no, liczę troszeczkę, że jednak będzie to powiedzmy problem z touchpadem. No ale co, trzeba rozkręcić, zobaczyć co tutaj kryje się w środku. Tak wygląda cały laptop w środku. Tutaj jakoś upaćkany trochę jest, nie wiem, czy tutaj było już coś wcześniej robione, czy to po prostu fabryka, nie wiem. Oczywiście miejsce na drugi wentylator, tak jak wcześniej wspomniałem, laptopy wychodziły również z dedykowaną kartą graficzną, chyba GTX 1050. Karta Wi-Fi, tutaj kryje się dysk. I teraz zobaczcie, aby tutaj zdemontować dysk, trzeba po prostu wyciągnąć całą płytę główną. Bateria widać chyba oryginalna. Teraz tak, tu zobaczcie sobie. Jest taśma touchpadu, czyli faktycznie tutaj jest touchpad odłączony. Co trzeba zrobić? No trzeba spróbować go podłączyć, zobaczyć czy faktycznie ten laptop nie uruchamia się z podpiętym touchpadem. Ja tam ryzykuję, nie będę po prostu teraz pinął taśmy oczywiście od baterii. Wy jak robicie coś, to pamiętajcie właśnie o odpięciu taśmy. Jako, że to jest już mój sprzęt, no to wiecie. Tutaj robię to już na własne ryzyko. Jest wpięty. Teraz uwaga. Pyk.
Uruchomi się czy nie? Uruchomił się. Podświetlenie się przynajmniej uruchomiło. Już wiem, o co chodzi. Klawiatura jest podświetlana. Zobaczcie. Widać podświetlenie. Wentylator nawet pracuje. Ale co? Obrazu nie ma. Okej. Okay. Ciekawa sytuacja, co? Laptopa teraz wyłączę. Może się nie chce wyłączyć. Dobra, wyłączył się. Teraz z powrotem odpinam taśmę. Tyk. Ja sądziłem, że ogólnie ten laptop się w ogóle nie będzie uruchamiał z podpiętą taśmą. I co? Widzicie? Jest logo. Dobra. Wyłączę. Trochę po chamsku. Dobra. Ok, czyli już wiem, o co tutaj mniej więcej chodzi. No jest jakiś problem z touchpadem. Albo niestety z płytą główną. I teraz tak, co mogę zrobić jako pierwsze, żeby powiedzmy nie demontować płyty głównej. Odepnę sobie oczywiście baterię. Trzeba zobaczyć, w jakim stanie jest ogólnie sama taśma. Może taśma coś jest, kurczę, wiecie, uszkodzona. I ona gdzieś powoduje zwarcie. Zdarzały się oczywiście takie przypadki. Zaraz sobie sprawdzę, jak wygląda ogólnie cała taśma. Dobra, bateria. Bateria wygląda chyba na oryginał. Chociaż nie wiem, tu nie ma akurat loga MSC, ale wygląda na oryginał. I tak wygląda cały touchpad. O, a co tutaj się stało? Coś tu się stało z touchpadem. Widzicie? Tu jest kondensator. On jakiś taki, kurde, brązowy jest? O, dobra, dobra. Robi się ciekawie. Przygotowałem sobie multimetr. Czemu on jest taki, kurde? No widać, to on jest chyba, on jest po zalaniu? Nie wiem. Pytanie, czy jest na nim zwarcie. Jak będzie zwarcie na touchpadzie, czy dla mnie fajnie, bo nie będę musiał wymieniać, powiedzmy, KPC. Tak. Czekajcie, to się łączy tu, z tym padem. O, proszę bardzo. Co? Uszkodzony kondensator, który blokuje tutaj wyświetlanie obrazu i wam pokazuję, jak to ogólnie wygląda. W tym miejscu jest oczywiście główny układ touchpada, ale zobaczcie na ten kondensator. Oznaczenie C1. Coś tu się z nim zadziało. Tak, on jest tu pęknięty. No, coś tutaj się z nim zadziało. Jest dobrze. I teraz tak, zobaczcie. Ten kondensator łączy się oczywiście z układem touchpada. Tutaj jedna nóżka i tutaj druga. Mam pewien pomysł, co można z tym zrobić. To będzie szybka akcja. Jeżeli ten kondensator jest tylko uszkodzony, to naprawdę ta naprawa będzie zbyt prosta. Czy ja tam bym się cieszył oczywiście, jeżeli będzie to tylko uszkodzony kondensator. Bo mogę sporo zarobić ogólnie na tym laptopie. Biorę sobie tutaj oczywiście starą cynę. Nie będę jeszcze montował nowego kondensatora, bo ogólnie nawet nie wiem, jaka wartość ma być. No tutaj zobaczcie, cała ścieżka coś tutaj jest. Ona jest uszkodzona, spalona ta ścieżka jest. Widzicie? To już wygląda o wiele lepiej. Jestem ciekawy, czy to było zalane, ale zobaczcie. Ogólnie śladów zalania tutaj no nie widać. Tutaj zobaczcie, jeszcze na kondensatorze jest delikatny jakiś taki osad. Nie no, to wygląda w porządku. Tu nie widać żadnych śladów zalania. Nic tu nie ma. Dobra.
spróbuję uruchomić teraz laptopa. Jestem ciekawy, czy już z podłączonym, powiedzmy, właśnie tutaj kabelkiem. A właśnie, co do samej taśmy. O co mi chodziło z samą taśmą? Często nieraz sama taśma jest uszkodzona i powoduje, powiedzmy, właśnie zwarcie. Zobaczcie, pinam sobie tutaj taśmę touchpada. I o co mi chodzi? Chodzi mi o tutaj, o tą tasiemkę całą, tak? Czyli te tutaj punkty kontaktowe. Nieraz ktoś, powiedzmy, nieumiejętnie wpycha taką taśmę, powodując, że piny się potrafią zwierać ze sobą. I na początku myślałem ogólnie, że taki będzie problem. Z tej strony taśma jest ładna. Teraz strona płyty głównej. I zobaczcie. Tu już jest na przykład zgięty pin. Co prawda, ten pin jest zgięty no, do siebie, można powiedzieć, tak? O. Już jest w porządku, ale no też tak nie powinno być. Ten pin teraz może, powiedzmy, podczas w montażu tej tasiemki powrotem się albo zgiąć się właśnie stykając się do tego pinu. O to mniej więcej chodziło. Taśma touchpada już jest wpięta w płytę główną. Oczywiście nie podpinałem jeszcze baterii. Interesuje mnie jedna rzecz. Czy dalej tutaj będzie zwarcie? Może to zwarcie miało tutaj być. W to troszeczkę wątpię. Ale dobra. Teraz tak. Pin. I do tego, co tu będzie? No nie, jak widzicie, tutaj nie ma zwarcia. Dobra. Teraz tak, nie podpinam baterii. Po prostu zrobię to za pomocą już zasilacza. Zasilacz również był w komplecie, więc bardzo dobrze. Pamiętajcie, to touchpad jest wpięty. Wylutowany jest tylko kondensator. O, jest logo. Jest logo. Taśma jest wpięta. Oczywiście wątpię, żeby, powiedzmy, teraz touchpad działał. Się resetuje. Czemu się resetuje? Być może bateria główna będzie tą baterią RTC. Ale coś tutaj dziwnie się ten laptop ogólnie zachowuje teraz. A nie, dobra, ładuje się system. Widzicie to? Nie wierzę po prostu w to. Nie wierzę w to. Kurde. No działa. Działa to touchpad bez tego kondensatora. Zobaczcie. Pyk. Działa, działa. To co, ile zarobiłem? No kurde. Dobra, teraz tak. Wyłączę sobie oczywiście laptopa. Teraz muszę dowiedzieć się, co to był za kondensator. Bo oczywiście, no, skoro tam był, należałoby go również, powiedzmy, tutaj zamontować. Żebym sprawdził teraz, jaki tu był kondensator, najlepiej bym musiał mieć takiego identycznego laptopa, żebym sobie, powiedzmy, zmierzył wartość. Ale no, nie mam takiego, tak? Schematu oczywiście do tego nie ma, do touchpada tym bardziej. Ale co mogę zrobić? Mogę poszukać ogólnie datasheetu układu. Może będzie dzień dostępny i po prostu po wyprowadzeniach będę wiedział, jaki tutaj ma być kondensator. Niestety nie udało mi się odnaleźć żadnego schematu do tego układu, więc no troszeczkę lipa, ale poszukałem u siebie w sprzętach, w laptopach, czy nie mam gdzieś takiego, powiedzmy, układu. I co? A no mam. Znalazłem jakiś laptop, to jest również laptop MSI, znaczy się, no był laptop MSI i jest identyczny układ. I zobaczcie, nawet kondensator się tutaj zgadza, oznaczenie C1. Więc już nie muszę szukać kondensatora, po prostu dawca pójdzie tutaj. Kto by spodziewał się takiej usterki? Przez uszkodzony touchpad nie było w ogóle obrazu na matrycy. Teraz zobaczcie, touchpad jest podłączony, system skonfigurowany, wszystko tutaj ładnie działa.
O, proszę bardzo, wszystko jest ok. Sprawdziłem sobie ogólnie, ile laptop działa jeszcze na baterii. No, wytrzymuje jakieś 3-4 godzinki, powiedzmy, uruchomiony YouTube, przeglądając internet, więc jeszcze można na tym laptopie śmiało sobie podziałać. Ciekawa usterka. Ogólnie spodziewaliście się takiej usterki? Kto by pomyślał? Uszkodzony touchpad, a raczej kondensator na tej płytce od touchpada. No, ja już myślałem, że będę szukał właśnie usterki na płycie głównej, czyli wiecie, uszkodzone KBC. Już miałem z Chin ogólnie zamawiać ten układ KBC jeszcze przed tym, gdy laptop do mnie tutaj zjechał. Ale całe szczęście dobrze, że tego nie zrobiłem, bo co, niepotrzebne. Miałem touchpad jakiś tam dawca, kondensator identyczny, oznaczenia te same, ten sam producent, czyli MSI. Touchpad Synaptic chyba działa na działa. Laptop kupiony za chyba 500 zł. Ile zarobiłem? No, koło tysiaka można powiedzieć, żebym zarobił, sprzedając tego laptopa. Używanego znalazłem za jakieś 1500-1700 zł. Więc no, tysiaka można powiedzieć, żebym zarobił. Ale ten laptop akurat zostaje u mnie, na pewno mi się tutaj przyda. Ogólnie miał posłużyć jako dawca części, ale że udało się go zrobić, no to kurczę, no to czemu by nie? Ogólnie całkiem ciekawa konstrukcja. Co prawda tutaj matryca jest taka, no widzicie, gibi się trochę, ale ogólnie tak, aluminiowa obudowa. Tutaj również jest aluminium, więc no ciekawe, jak to ogólnie będzie działać. I piątka 8 generacji, 8 GB RAM-u, dysk SSD, 256 GB. No i co? No można sobie podziałać. Ogólnie bardzo leciutki ten laptop jest. Jedyny minus, no to troszeczkę ginająca się klawiatura, ale w tych modelach niestety to standard. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie subskrypcję, komentarz, lajkujcie film. My widzimy się pewnie niebawem w następnym filmie. Zobaczymy może kolejny jakiś ciekawy zakup. Co o tym myślicie? Dajcie znać oczywiście w komentarzu. Dobra, na razie, hej.